Obrony i Postgrania minęła godzina 18. Jazz.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Zieliński. Artysta, który dziś wystąpi, jest z nami od samego początku, od pierwszego koncertu cyklu Jazz.pl. To właśnie ta muzyka, która przed chwilą wybrzmiała, ten sygnał, to kompozycja Leszka Możdżera, który dzisiaj wystąpi w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Let's Do It Tomorrow, tak nazywa się ta kompozycja i zarejestrowana została w 1996 roku podczas festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. To był sekstet Leszka Możdżera. W tym sekstecie wystąpiło kilku artystów, którzy już stali tutaj na tej estradzie, na estradzie cyklu Jazz.pl. Między innymi Kazimierz Jąkisz, który w ogóle rozpoczynał cykl Jazz.pl. Let's Do It Tomorrow, ta kompozycja również znalazła się rok później na płycie Piano Leszka Możdżera, solowej płycie. I właśnie dzisiaj w studiu S3 Leszek Możdżer nie zagra w sekstecie, a solo. To myślę, że też symboliczny moment, dlatego że przed chwilą dowiedziałem się, że Leszek Możdżer właśnie w tym studiu, w tych ścianach nagrywał w 1994 roku płytę Chopin, solo, również na fortepianie Steinwaya. Przed Państwem Leszek Możdżer. Wielkie brawa!
wieczór Państwu. Witam serdecznie Państwa zgromadzonych na sali. Niewielka to jest sala, chociaż jak na warunki nagraniowe to jest olbrzymia kubatura. Studio S3, słuchają Państwo Polskiego Radia Programu Drugiego. Mówi te słowa Leszek Możdżer, który specjalnie dla Państwa wykonuje właśnie recital solo, składający się z muzyki napisanej przez kompozytorów polskich. Ten utwór, który zagrałem przed chwilą, było to preludium c-moll Fryderyka Chopina, a teraz chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania utworu zapisanego przez Mietka Kosza, utwór Przed burzą. Serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you.
Zbigniew Namysłowski, jego Very Sad Bossa, wspaniały polski kompozytor i instrumentalista, niesamowita postać, opuścił nas niedawno. Serdecznie cię, Zbyszku, pozdrawiamy. Na zawsze zostawiłeś w naszych sercach swoją muzykę. Dziękujemy ci bardzo za to. Zbyszek Namysłowski, jego Very Sad Bossa Nova. Inny mistrz, którego pożegnaliśmy ostatnio, to Tomasz Stańko. Pozwolą państwo, że zostaniemy w tonacji Amol i zagram teraz państwu utwór Gamma. Jest to utwór Tomasza Stańko.
Bardzo, bardzo dziękuję. Etiuda rewolucyjna, utwór taki dla Polaków zwłaszcza bardzo symboliczny, ważny. Przepraszam serdecznie za wszystkie błędy, które tu się wydarzyły, no ale prawda, błędy są częścią życia. Nie da się tego do końca uniknąć. Etiuda rewolucyjna, Fryderyk Chopin. Przedtem zagrałem Państwu utwór Norgon z maszyną pod nazwą Metronom. Metronom mnie fascynuje od jakiegoś czasu. Metronom daje mi możliwość odnalezienia się przy maszynie, która po prostu wali swoje. I to jest bardzo przydatna rzecz w życiu. Cóż, zagram teraz Państwu utwór Incognitor. Jest to utwór w tonacji esmol.
Incognitor Leszka Mążdżera w jego własnym wykonaniu, zgodnie z oryginałem z płyty The Time. Richard Solowy, ekstremalnie trudne zagadnienie dla jazzmena. Tutaj Leszek Mążdżer utrudnił sobie maksymalnie jeszcze sytuację, dodając do tego metronom. Jeszcze przez 8 minut na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, później jeszcze w streamingu wideo na Facebooku i YouTubie. Cykl jazz.pl, Leszek Mążdżer solo. Zapraszamy serdecznie. Wspomnę tylko jeszcze bardzo ważną informację, że koncert realizują akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza i Piotr Taraszkiewicz. Zostajemy z Leszkiem Mążdżerem w Studio S3, a po 19 w streamingu wideo. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Program Drugi Polskiego Radia z Warszawy na żywo. Proszę państwa, zagram teraz państwu kompozycję Krzysztofa Komedy. Krzysztof Komeda, jeden z najważniejszych twórców w historii polskiego jazzu, z wykształcenia laryngolog, zamiłowania muzyk. Okazało się, że jednak warto zająć się tym, co się kocha, i zresztą jak się popatrzy na życie wokół, to jeżeli naprawdę się człowiek zajmuje tym, co kocha robić, to wszystko się prostuje, czego sobie i państwu serdecznie życzę. A zagram teraz państwu kompozycję pod tytułem Sfantetik, Krzysztof Komeda.
Dziękuję Państwu bardzo. Na koniec naszego spotkania chciałbym zagrać etiudę Witolda Lutosławskiego. Witold Lutosławski, wspaniały polski kompozytor, niesamowita postać, człowiek, który bardzo dużo pracy włożył w wyobrażanie sobie swojej własnej muzyki. Kosztowało go najwięcej to energii, jak sam pisze. I to jest tak naprawdę chyba w życiu najtrudniejsze. Jemu się to udało, wyobraził sobie taką muzykę, której wcześniej nie było. I być może dlatego cały świat gra jego nuty dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Grał dla Państwa Leszek Możdżer. Słuchają Państwa programu Drugiego Polskiego Radia. Cykl jazz.pl. Na koniec spotkania zagram Państwu etiudę Lutosławskiego numer 2. Leszek Możdżer. Leszek Możdżer. Wielkie brawa. Leszek Możdżer z cyklu jazz.pl. Ja nie wiem, ile takich jest osób na tej planecie, które potrafią połączyć muzykę Witolda Lutosławskiego z Chopinem, z Komedą,
Namysłowskim, Stańko i Mieczysławem Koszem w jednym recitalu, ale na pewno znam jedną, która umie zrobić to na bosaka. Jeszcze pożer. Zagram Państwu na koniec ładną melodię, kompozycję Larsa Danielsona. Nie będzie to jeszcze muzyka rozrywkowa, mam nadzieję. Właśnie ostatnio rozkminiałem, skąd się wziął termin muzyka rozrywkowa. Ona ma zadanie coś tam rozerwać w człowieku. A muzyka, jak pisał Platon, jest po to, żeby zharmonizować wszystkie obiegi duszy w człowieku. I po to została powołana do życia, więc samo angielskie słowo entertainment też jest podejrzane, bo po angielsku enter to znaczy wprowadzić, attainment to znaczy szyderstwo. Więc entertainment też nie jest chyba dobrym wyjściem, jeżeli chodzi o uprawianie sztuki. Więc chciałbym Państwu zagrać muzykę, która nie będzie rozrywkowa, ale też nie będzie zbyt poważna. Także utwór Larsa Danielsona, Liberetto.
Leszek Możdżer. Dwadzieścia 6 lat po nagraniu płyty Chopin w tym studiu, w tym miejscu, ponownie w studiu Trzy Polskiego Radia, tym razem w cyklu Jazz.pl. Ja zastanawiam się, czy my tak szybko wypuścimy Leszka może raz ze studia. Chyba nie. Wielkie brawa. Jeszcze raz. Cykl Jazz.pl od prawie półtora roku rozpoczyna się właśnie od muzyki Leszka Możdżera. Na tym dzisiaj kończymy. Pomysłodawczynią cyklu jest Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Polecamy się na przyszłość. Co tydzień tutaj odbywają się naprawdę święta muzyki jazzowej. Andrzej Zieliński, do zobaczenia, do usłyszenia.